Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4 tryb Fortnite. Zaczynamy sobie siedząc w tym fantastycznym Porsche Cayman GTS. W ogóle wszyscy jarają się Forza Horizon 5, a chyba troszeczkę nie doceniają Forza Horizon 4, która teraz może pojawić się niedługo na wyprzedażach. Zresztą można zagrać sobie na przykład w Xbox Game Pass w Forza Horizon 4 albo Forza Horizon 5. Ja strasznie lubię ten abonament i przetestowałem już kilka nowych gier w tym abonamencie, w tym na przykład ostatnio Request. To nie jest sponsorowane w ogóle w żaden sposób, ale tak porównując na przykład do PlayStation Plus, tego takiego abonamentu, który musimy płacić, no to Xbox Game Pass moim zdaniem wypada fantastycznie, bo jest dużo gier, w które możemy sobie zagrać i przetestować. No ale wracając do naszej Forza Horizon 4, której moim zdaniem ludzie nie doceniają. Wiecie, jest taka ciekawostka, jeśli chodzi o markę Porsche. Większość osób w Forza Horizon samochody te robi z napędem na 4 koła, jak mamy napęd na tył i silnik z tyłu, a wtedy ten samochód moim zdaniem traci ducha. Tutaj mamy fantastyczne Porsche GTS i moi drodzy, jest taki jeden detal, który dosłownie rozwali wam głowy. Zwróćcie uwagę na koła. Zwróćcie uwagę na emblemat. Widzicie ten emblemat? Czekaj, wyostrzę wam. Ten emblemat wskazuje dokładnie położenie wentylka. Czujecie to? W rzeczywistości, jak i w grze, wskazuje ten wentylek, gdzie jest, nie? Czyli jak mechanik sobie będzie chciał napompować koło, czy tam ktoś będzie chciał sobie napompować koło, no to zawsze mu wskaże ten znaczek wentylek. I to nie jest takie wcale głupie, bo czasami wentylek jest w feldze po prostu z drugiej strony. Tutaj jest akurat z tej strony, a czasami jest po prostu schowane, żeby felga wyglądała bardziej czysta. Więc taki detal nawet jest w Forza Horizon 4. Co wy na to? Czy rozwaliło wam to głowy? Bo mi tak. Dawno nie grałem w ogóle w tryb Fortnite, jestem ciekawy jak mi pójdzie. Ostatnio na live, jak sobie cisnąłem, to spotkałem jednego cheatera i w ogóle ponoć jest w Forza Horizon 4 wysyp cheaterów. Nie wiem po co w tej grze ktokolwiek miałby oszukiwać, no ale są. Jakby po co? No nie, ta gra dostarcza tyle frajdy i zabawy. Ja wiem, że w trybie Fortnite no jest ciężko wygrać i trzeba się trochę postarać, poznać trochę taktyk, ale tak na siłę, takie, no nie potrafię tego zrozumieć, a wy? Dobrze, jadę sprawdzić moją miejscówkę, czy dzieje się tutaj coś ciekawego. Okej, przypominam sobie tylko klawiszologię, czekaj, mapka mam tu, okej. Dobra, no naprawdę pozapominałem co i jak. Nie pamiętam już, gdzie się co klikało, żeby ogarnąć, ale to na spokojnie zaraz sobie poprzypominamy, jak ktoś nas 5 razy z rzędu pokona. Nie, no chyba nie będzie tak źle, zobacz. Tutaj widzę już pierwszego dropa w mojej ulubionej miejscówce do dropów. Zbieracie tutaj dropy? Ja już wam kiedyś mówiłem, że to jest fajne miejsce. Alfa! No to bardzo ładnie, 6. poziom. Jedziemy, kurczę, walczyć, jedziemy walczyć. Ja widziałem, że wy mi podsyłacie screenshoty, jak wygrywacie Mini Cooperem tryb Fortnite. Ja jest takie, what? Jak to zrobił? Jak on to zrobił? No nie? Takie, co jest do cholery? Ja tego próbowałem naprawdę długo i jest ciężko wygrać tryb Fortnite Mini Cooperem. No kurde! O, ja powiem wam, że się stęskniłem trochę za tym trybem. Fajnie będzie sobie tutaj wrócić i pościgać kogoś. Dobrze, jadę w kierunku granicy strefy i tam widzę, że jakiś gracz je... tam się ktoś nawet skitrał jakby. Ale on jest w wyścigu. To jest Mini Cooper. A, bo on się ściga! Dobra, ja myślałem, że on stoi w miejscu. I co, pielęgnujemy naszą standardową taktykę, czyli jedziemy od krawędzi strefy i atakujemy i zobaczymy, co się będzie działo. Na razie tutaj szukamy. Nigdy nie wiesz, co się stanie, a praktycznie na każdym odcinku mam jakąś przegiętą akcję tutaj w eliminatorze. Strasznie się cieszę, że zrobili eliminatora już na samym starcie w Forza Horizon 5. Bo wiecie co? Eliminator nie jest od początku tej gry, od początku Forza Horizon 4. Twórcy cały czas dodawali przez te ostatnie lata nową zawartość do gry. Jedną z tych takich nowych zawartości jest... Tu widzę, że dwóch ziomeczków się ściga. Dwa Mini Cooper, jednemu chyba przeszkodziłem. Czekaj, spróbuję mu pomóc. Ja mu przeszkodziłem trochę. Ale to coś niebieskiego się z nim ściga.
zaraz zobaczymy co to będzie. Jedziemy po niego. Jakieś... to chyba Audi jest RS2. No nie wiem co. No Audi RS2, kurde, poznałem go nawet z daleka. Jest fajne auto generalnie w tej klasie. Biorę go od razu w obroty, będzie miał trzeci poziom, no kurde, trochę lipa, ale ja zgarnąłem taki fajny samochód na starcie, to co mam, czekać na koniec meczu, aż mnie zabiją? No nie, trzeba to kurczę z kimś walczyć, prawda? Także jedziemy za nim. I tu jest jakiś Dropix, zobaczymy go. Właśnie Audi RS2, dobrze, to jedźmy sobie tymi torami. O, ktoś za mną tu ciśnie, ty. Ty, on jedzie do tego dropa, dobre. Jedziemy do niego. On go zgarnia? No to Mini Cooper, no co oni? Nie, to nie Mini Cooper. Co tak się tu robi? O, jestem biedny Mini Cooper. Chodź, siódmy kontra szósty, zobaczymy co to będzie. No ta Audisa szybka jest, no nie? A szybko na drogę. O kurczę, wyprzedził mnie. Ciśniemy. Pojechał na przełaj, dobrze. Szybko na drogę, nie w to. Jedź. Dobra, Audi się też trochę rozwala. 2 kilometry mamy. Szóstka. Audi może być tu szybsze. Ale ja lepiej wyszedłem, ekstra. Oj, Audi może mnie tu dogonić. Siedemka. Oj, nie wiem czy mnie nie dogoni zaraz. Szybka ta Alfa jest, co nie? Dobrze. Tutaj będzie trzeba chyba skrócić. Tak. Tu jedziemy na przełaj. Jakoś tu się jechało, nie tak? O Boże. Nie, źle. Dobra, chodźmy już na tą drogę. Ty gościu chyba zrezygnował. A, wjechał do lasu, dobra. Ty patrz, pokona mnie. Nie. Zobacz, udało się. Musiał się gdzieś o te kamienie rozwalić tutaj po lewej stronie. Już byłem prawie pewny, że przegram. Dobra, Panamera. Bierz tą Panamerę. Ktoś tutaj za mną jechał. Ole, piękna ta Panamera. I zobaczcie, Porsche. Porsche, tam z drugiego poziomu jakiś ziomek. Patrzcie ile na tej drodze jest teraz dropów. Jest co prawda tylko Galant. Nowe się pojawiły, bo jak zaczynałem tutaj mecz, to nic nie było. Co to? Szósty poziom. Znowu coś dobrego. Ja wiem, to miejsce jest dobre do dropienia. Co na tej Porsche'awie też jest emblemat Porsche'a. Kajenka tu jest. Zostaje przy swoim aucie. Dobra, ktoś na mnie jedzie. Ekstra. Dobra, w którą stronę? Już się bałem, że będzie w drugą, okej. Nie jest źle. Tutaj mnie ktoś kiedyś tak zajebiście pokonał. Pamiętacie ten pojedynek? Gdzieś tu chyba skręcił jakoś, tak? Nawet tu, ja spróbuję tego skrótu, bo mam teraz trochę przewagi. Wiesz co? Może jest szybciej, ale to chyba trzeba było tam wcześniejszym tym zjazdem, no nie? Gościu pojechał totalnie offroadem. Wiadomo, ma słaby samochód, więc już się ratuje, jak się ratuje. Wiecie co, ja powinienem sobie... Ja mam tutaj taki zegarek treningowy. Jestem ciekawy, ile ja palę kalorii. O, pulsometr sobie podłączę. I zobaczę, ile spalę... A to może na następnym odcinku, bo teraz nie mam pulsometru. Ale musiałem sobie podłączyć pulsometr, żeby mierzył mi, ile ja tutaj kalorii palę przy jeździe na kierownicy. Jak myślicie? Jestem w stanie spalić na przykład... pączka, takiego, który ma 500 kalorii. O. Zadokowałem. Dobrze. Trochę się idzie tutaj namachać, naprawdę. Ja dużo tutaj wycinam takich scenek, gdzie gdzieś tam dojeżdżam albo jeżdżę po offroadach lub kontroluję samochód, a wtedy jest najwięcej kręcenia. No dobrze, zrobiliśmy i kurczę, ulepszałem samochód. Idzie bardzo dobrze. I do wybrania mamy Audi R8. Takie sobie autko, niezbyt dobre, nie? Do tych spraw tutaj naszych. Ktoś tutaj jechał z 5 poziomu. Jak to tutaj wygląda, okej. Jadę w jego stronę, może uda się go wyzwać na pojedynek. Zawraca. Co on tutaj kombinuje? Co się dzieje jeszcze w moją stronę? Ucieka ty! Czemu uciekasz? Masz słabe auto, może byś pokonał mnie i zdobył Audi R8, no halo.
Tutaj do mnie jedzie. Zapraszam, zapraszam. O, tutaj już króciutkie pojedyneczki, ale może z 9 poziomu zaraz będziemy mieli furkę. Bardzo ładnie, tutaj Audi S1 się pojawiło. Ja akurat skończyłem pojedynek, dobra, zobaczmy co teraz będziemy mieli. Lancia Delta, to coś w stylu Audi S1, no nie? Czekaj, to wygląda podejrzanie, to co tam... O kurde, niedobrze. Jedziemy. Może jeszcze zdążę. Udało mi się odwrócić, bo wiedziałem, że gości się tam czai i jedzie od strony, od strefy. Chyba, że nie mam żadnej taktyki, nie wiem. Rąbnął we mnie. Ale ciśnie ta lancia, co? Woo! Ktoś tam we mnie prawie przywalił! Dobra, czekaj. Nie będziemy tutaj kombinować przez te budynki. I boczkiem! O, ktoś tutaj się czai w Subarce, naj! Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co my teraz dropniemy. Mamy... Ja nie pamiętam, jak tu się strefa kończy. A byście mi mówili coś, żeby sobie GPS-a włączyć, tak? Dobra, ja myślę, że to będzie... To będzie tam. To będziemy jechać gdzieś do strefy Horizon. Festiwalu, znaczy się. Tam pojedziemy właśnie. Także trzymajcie się, bo to będzie jazda bez trzymanki. Stało... Aha, to się jeszcze strefa musi zmniejszyć. Ale brzmi ten samochód, co? Jezu jest. Czekamy tutaj chwilkę. Strefa się zmniejszy za 8. Ktoś ma Honigana z grupy A. Teraz będzie no more head to head. Ktoś, co to tutaj? Regalia? Ty, ja, co ja bez sprzęgła jadę? Ja chyba jadę na sekwencji. No ej, ja mam skrzynię sekwencyjną, a ja za każdym razem sprzęgło ciskał. No dobra, to się w sumie dałem... Jakoś jakieś dziwne ustawienie mam. No, żeby ci to... Pa, będzie się chciał ścigać czy nie? Co on kombinuje? Kręci się, zobacz. Nie będziemy się już ścigać chyba. Final showdown begins in 30 seconds. No more hit to hit, prepare for the final race. Jeśli coś tam kombinował... Co to było? Na 17 sekund jeszcze nie ma się co rozpędzać. Jedzie za mną ten samochód. Co to było, ej? Co on tak lagował dziwnie? Nie no, tu mnie nie dogoni. Jedynie co to nam na offroadach może mnie pokonać. Ty, ale ciśnie! Ja mam 6 biegów tylko, ej! What? On zaraz za mną jedzie! Co jest do ciula, ej? Wyleciał w ogóle na pałę, chyba chciał się wrąbać we mnie. Nie wiem, co on robi, ty! Jedziemy do celu. Kurde, musiałbym na mapkę spojrzeć. Chyba chciał we mnie przywalić. Ty, ale on jechał zaraz za mną? Jakby na równo z tym Mercedesem? Jak on to zrobił? Tutaj skrócić, kuźwa. Nic, ja pojadę chyba asfaltem. Wydaje mi się, że ten gościu może wygrać. Jak on pojedzie trochę na skróty. O, pojechał na skróty. Ale mi się tym Mercedesem nie bardzo opłaca. Chociaż ma tutaj zrobiony napęd na 4 koła. Ty, ale rozwalił się gdzieś tam na tych skałach. Dobrze jest. Hej, ale jestem zaskoczony, że ten samochód ma tylko 6 biegów. Ej, i powiedzcie mi, robiliśmy sobie odcinek gram, dopóki nie wygram. Nagrywałem go, nie wiem, z 5 godzin, tak? A teraz od razu, żeśmy wygrali. What? To jest jakieś niesprawiedliwe, no. Nie wiem. No nie, takie, what? Dlaczego? A wtedy pamiętam, że ten odcinek, on ma zresztą teraz chyba z 200 tysięcy wyświetleń, także bardzo dużo. Ale ty, ja go nagrywałem bardzo długo i wiesz, starałem się wygrywać i wszystko, a jakoś mi nie wyszło. I zobaczcie, ten Mercedes był całkiem niezłym wyborem, no nie? Musieliśmy sobie tylko ładnie jechać asfaltem i super poszło. Jestem zaskoczony, chyba pierwszy raz wygrałem tym AMG Mercedesem na koniec, także bardzo, bardzo fajnie. Aha, musimy sobie skrzynię, czekaj. O, szybko, menu, o nie mogę menu wybrać, kurde, na łopatkach znowu będę grał. Dobra, pogramy na łopatach. Poza Mini Cooperem i tam paroma takimi starszymi samochodami,
No to większa część tych autek w sumie na łopatki jest dobra, no nie? Dobrze, wybiorę sobie moją nową, starą miejscówkę, na której często dropię fajne rzeczy. Znaczy tam w jednym miejscu jest taki ciekawy dropik. I tam się od razu udamy, no i zobaczymy. Ty, ale teraz nie ma tutaj, nie było tutaj dropka, tu prawie za każdym razem jest w tym miejscu. Zawsze się tutaj respie, czekaj, nie był czasem na górze, no dole, był pod tym mostem. Dropik, w ogóle gdzie my jesteśmy? Musimy za miasto zaraz wyjechać szybko. Zaraz strefa się zmniejszy, olera. Oho, oho. Ja widziałem tego gościa wcześniej, zgarnął jakiś pojazd. To jest traktor. Śmiga traktorem? Nie, ej, on mnie chyba nie dogoni, czekaj. Dawaj, bierzemy go na pojedynek. Śmiga, śmiga, traktor nie jest taki wolny. Ale myślę, że mam z nim szansę, Mini Cooper, będzie śmieszne. Oj, a tu akurat to był dropik. Lancer. No to bym lancerem go porobił na pewno, ale czekaj, czekaj. Będzie śmiesznie. Mini Cooper nie jest taki zły, ja już wam wielokrotnie to mówiłem. Jest jedno z niewielu aut, które ma napęd na jedną oś tylko. Dobra, gościu zaryzykował, pojechał tak. Przez te lasy. Uuu, myślicie, że ten Mini Cooper ma łopatki do zmiany biegów? Co ty, nie ma szans. Stare auto. Jedzie tym ciągnikiem. On jest dobry, bo ma dużo mocy. No i rozpędza się do 200 chyba, bo nie mogę go dogonić. No i rozwala wszystkie te rzeczy tutaj, nie? Te takie jakieś małe drzewka, płotki. To jemu to nie groźne, ale gorzej się nim manewruje na przykład. Gorzej się nim manewruje w lesie na przykład. Uuu, no to już koniec, to już po mnie. I co, zabieramy Subaru? Bo ja już mam właściwie podobny samochód, no nie? Ale kurde, jak ktoś ma go zgarnąć, to ja go zabieram, ja. Zabieramy. Mi się wydaje, że Subaru jest gorsze od Mitsubishi. Tam mamy następny jakiś drop. Kurde, zabieram, nie, wiesz, jak ktoś ma go zebrać po drodze, to trzeba po polsku tak trochę tutaj zagrać, no nie? Może będzie coś lepszego od mojego sobie? Nie, jednak nie. Dobra, Nissan GT-R jest całkiem dobry w tej klasie, ale zostawimy go komuś innemu. Zresztą ja już tam widzę kogoś innego, więc możemy się do strefy razem pościgać. A jak? Chodź tutaj, ziomeczku. Piękny. On chyba jedzie po tego Dropixa i chce się ścigać. Co on ma za furę? Dawaj! Impale! Czekaj, tutaj chyba na drogę zjedziemy, co? Bo to 2 km. Byleby nie przez góry, kurczę. Gościu już, ej, gościu jedzie czy nie? On zawracał, okej, bardzo długo zawracał. O ja, jaka to... Jezu, jaka ta gra ma fajną grafikę, ten brud, kurczę. Jezu. Ten brud na samochodzie, masakra. Dobra, gazujemy. Ja proponuję jechać na wprost. Chciałem powiedzieć, że proponuję jechać drogą, ale tak patrzę, że drogą to byśmy nadrobili sporo kilometrów. Dlatego decyduję się na jazdę tu. Za 500 metrów, skręć w las. No i dojechali, kurczę. Będziemy mieli samochód z 5 poziomu już, bardzo ładnie. Forda Focusa znalazłem, czy dostałem, a teraz tu znalazłem Golfa. Kurczę, no już 4 poziom to nie tak źle. Tutaj ten obszar lasu zawsze jest dla mnie zagadką. Tu można całkiem nieźle skrócić, bo jakby na przykład ktoś się z kimś ścigał z tego miejsca, tu, to nie zawsze drogą opłaca się jechać, bo te lasy tutaj są takie bardzo... bardzo gładkie, można przez nie gładko dosyć przejechać. Ja mam wrażenie, że kurczę, jakiś Ford Speedback ma mocniejszy, bo strasznie mi się wszystko dzisiaj trzęsie. To dobrze w sumie, no to trzeba czuć tę grę, czy nie? A właśnie, popowiem taką ciekawostkę, bo ostatnio oglądałem sobie wideo, jak prawdziwy drifter gra w Assetto Corsie na kierownicy i on, wiecie co powiedział? On powiedział, że on znacznie więcej pracy musi wykonać w grze niż w rzeczywistości, że dla niego driftowanie w rzeczywistości jest prostsze, bo mniej się trzeba namachać i namęczyć, żeby driftować. Czujecie to? Jest dla mnie jakaś paranoja totalna, ale wygląda na to, że tutaj chodzi o odwzorowanie tych warunków w grze, no nie? Że jednak, mimo że mamy takie fajne symulatory, to zasymulować tego w 100% z różnych względów się nie da. Na przykład ze względu na sprzęt, ze względu na grę, tak? Gościu grał akurat na takim bardzo dobrym sprzęcie, takim topowym, no nie? Więc tym bardziej było to dla mnie takie zaskoczenie, że totalnie nie ogarniał. Trochę tam jechał ślizgiem, wiadomo, bo ma jakieś tam nawyki z rzeczywistości. Z tym, że
No nie wyglądało to imponująco, no nie? Ciekawe właśnie jakby było w drugą stronę. Na przykład jakbym ja sobie poszło driftowo trochę w Assetto Corsie i potem poszedł do prawdziwego driftowozu, czy bym ogarnął? Ja trochę sobie już tam ślizgałem się moim crossfire'kiem gdzieś tam na bezdrożach i powiem wam, że łatwiej jest wyczuć samochód z prostego powodu. Po prostu czujesz na ciele przeciążenia. A wszystko co czujesz z gry to masz tylko i wyłącznie na kierownicy. Tak jak widzicie, że ona teraz się trzęsie jak ja jadę po tych oprądach, no nie? No to tylko tyle możesz wyczuć, co się mniej więcej z samochodem dzieje. Nawet takie zaawansowane kokpity z jakimś ruchem czy coś, że tam one się bujają na lewo i prawo, to one i tak nie są w stanie zagwarantować tych takich przeciążeń, które masz z rzeczywistości, no nie? Jak twoje ciało, jak wiesz, flaki ci się przewracają od przyspieszenia. Ciężko to uzyskać w takich domowych warunkach. Zresztą, taniej jest po prostu kupić gruza jakiegoś i go dopieprzyć i się nim bawić, no nie? Niż robić sobie jakiś symulator i to symulować. Prawda? Tu widzę, że dwóch wataszków się ze sobą ściga. Musimy tych ścigantów tutaj też pościgać i my się z nimi zaraz przywitamy. Ja mam fokusa, ja powinienem dać sobie radę z nimi. Tutaj widzę, że ktoś naprawdę ładnie jedzie. Strefa się zmniejsza bardzo szybko, nie wiem czy... Patrzmy co to... Supra? A nie, Subaru! Kurde, śledzę go do samej mety. Ja nie wiem gdzie ten jest drugi jego przeciwnik, ale gościu się ciągle rozbija, gdzieś tam zwalnia. Jedzie totalnie na przełaj. O, widzę chyba jego przeciwnika, jest po prawej stronie, widzicie na mapce? Aha, aha, ten go wyprzedził, też jechał na przełaj tamten drugi. I go chyba dogania. Fajnie. I co on ma za samochód? Patrzcie, patrzcie, ścigają się do jednego celu. Ścigałem go całą drogę. I drugi przeciwnik go dogonił. Ja go chyba trochę rozproszyłem tutaj. Dobra, widzę, że tu mamy innego przeciwnika. Musimy to dobrze rozegrać. O kurde, Lambos! Niedobrze! Niedobrze, panowie! On się... Jedź, Makus! Jak go pokonam, to kupicie mi Lambosa, dobra? W rzeczywistości, Gallardo. Dobra? Nie! Ty, rozwali się, rozwali się! O, ty kurde, baloty! Oj, nie trafiłem, on też. Ajajaj! Przy samej mecie było. Porsche Macan! Zobaczcie, bierzemy gościa. Wiecie, że w Forza Horizon 5 pierwszym samochodem na pierwszym poziomie zamiast Mini Coopera będzie garbusek. Będzie ten Volkswagen Garbus. I co wy na to? Wydaje mi się, żeby Garbus był lepszym samochodem od Mini Coopera. Ciekawe, czy będzie tak przerobiony do trybu, żeby śmigał te 200 km na godzinę, jak to robi Mini Cooper tutaj, no nie? Też mam Macana, kurczę, ja się mogę ścigać. O proszę, i mamy kogoś, mamy. Mini Cooper chyba tam pojechał do miasta. Cześć, gościu, gdzie ty jedziesz? Już strefa jest tutaj. Dobra, ale ścigać się z Mini Cooperem to taka trochę lipa. Zwłaszcza jak już ktoś parę razy powygrywał tryb Fortnite, no nie? Za każdym razem tego Mini Coopera na pojedynek wyzywać jest słabiutko trochę. Tutaj widzę, że ktoś jest na mapie. Zgarnia jakiś drop. On jest tak jakby za tym murkiem. Cześć. Ładnie zgarnął Lancera. Ładnie, gdzie tu jechać? Tu chyba, nie? Na autostradę, nie ma. Dobra, jakoś wyrobiłem. Jedziemy sobie autostradą. Zobaczymy ile Macan wyciągnie. Zobaczę gdzie w ogóle jest koniec. Okej. Okay. Będziemy musieli przed wiaduktem skręcić na offroad. Nawet zaraz. Tu skręcimy. I na to drogę. Pyk, ale żem to obliczył, kurczę. I czwóreczką na sam szczyt. Pięknie, Makanik. Pojeździłbym to on dłużej, ale zaraz będziemy mieli szybszą furę. Mam nadzieję, że lepszą. No jest Subarka. Strasznie mi się podoba ten model. Ej, on jest, z tego co widziałem, to nie jest hejtowany przez fanów. Ten samochód. Dlaczego? No spoko wygląda, no nie?
bardzo fajne auto, a ludzie go tak hejtują, że coś tam, że wygląda gorzej niż na przykład Subaru 22B. To jakieś głupoty. Uuu, tutaj coś mamy. Volvo. Ja mam szósty, trzy poziomy wyższy. Jedziemy Volvo. Volvo nie jest wolny. Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Chyba na klawiaturze gra. Ucieka Volvo. Dawaj Volvo, Scandinavian Power. Wracamy. W ogóle, wiecie co, ja mam trochę żal do twórców Fordzy o jedną rzecz. Bo oni ulepszyli w Fordzie Horizon 5 ponoć znacznie Ford Feedback dla kierownic, no nie? Co dla większości osób, no każdy ma, większość osób ma to gdzieś, bo co, grają sobie na padzie bez znaczenia żadnego. Samochody może odrobinę będą się inaczej prowadzić, może nie, zobaczymy. Na padach myślę, że to będzie niewyczuwalne, co już tam widać po gameplayach. Ale o co mi chodzi? No bo zobaczcie, Forza Horizon 4 nie kosztuje mało, no nie? Trzeba na nią kupę siana wydać, a mogliby takiego patcha też tutaj dodać, który by ulepszył ten force feedback. To nie jest chyba jakby duży problem, żeby takie same, mniej więcej takie same gry zupdate'ować, nie? Ty patrz, to Volvo na równi ze mną prawie jedzie. Jest dobry samochód w tej klasie, zobaczcie. Jak ja bym się gdzieś tutaj rozwalił teraz, to Volvo wygrywa lekko, on zaraz za mną jest, on jedzie tyle co ja. Patrz, on mnie nawet dogania. Gościu, patrz, wyprzedzi, what? Trzeci poziom, zobaczcie, mam szóstą klasę. Szóstą klasę, on ma trzecią. Ha! I gościu, zobacz, normalnie wszystko offroady. Widziałeś to? Jo, ej, pierwszy raz coś takiego widziałem, to Volvo jest naprawdę dobre. Trzeci poziom, ja miałem szósty. Chyba już wiem, za co hejtują. Za co hejtują tą subarkę. O, widzę, że awatar mi się nawet zaktualizował w Fordzie Horizon 4. Bardzo fajnie. No nic, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał i miło spędziliście czas. Zapraszam was na kolejne pojedynki w trybie Fortnite. Prawie jakieś złote auto wygram. Na razie, hejas.